Cześć! Hello! Dzisiaj spróbujemy czegoś nowego. Mam trochę inny setting. I opowiem wam dzisiaj o tych 5 książkach, które w tej chwili czytam. Spróbujemy to zrobić trochę inaczej. Pierwszą z nich jest Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. Daniel Kahneman jest, jak wiecie, laureatem Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii razem z Amosem Tverskim. Opublikowali masę fascynujących badań i ich losy przecinały się z różnymi ciekawymi osobami. Ostatnio słyszałam jeden z odcinków podcastu Tima Ferrisa, który przypominał sobie, jak brał udział jako student jeszcze udział w jednym z tych eksperymentów. Polecam tą książkę wszystkim, nie tylko ambitnie zainteresowanym nauką, ponieważ sposób prowadzenia narracji w tej książce jest fascynujący. I nawet jeżeli przeczytacie tylko pierwsze 2-3 rozdziały, to na pewno zmieni to wasz sposób postrzegania, jeżeli nigdy nie zastanawialiście się nad tym, jak się myśli. Web Shows. Sekrety wideo w internecie. Krzesia Gonciarza. Ta książka, znaczy ja się po niej spodziewałam się, że będzie mniej poważna, dlatego że znam twórczość Krzyśka z różnych stron, to znaczy i z jego filmów podróżniczych, i z jego Zapytaj Beczkę, i z tego, co robił dla TV Gry. Mówię sobie, o, nie będzie prosto. Natomiast najbardziej fascynującą częścią tej książki jest to, że tam nie ma lania wody! Tam jest wskazówka za wskazówką, konkrety. Na przykład nie pij zimnej wody przed nagrywaniem odcinka. Albo spróbuj tego, spróbuj tamtego. Nie będę wam spoilować, to jest fajna książka, żeby ją kupić i żeby ją faktycznie przeczytać, jeżeli kiedykolwiek będziecie się zajmowali wideo w internecie. To już trochę zmienia moje podejście do vlogowania dla was. Mam nadzieję, że usłyszę jakieś komentarze. Wykład profesora Ma Stefana Temersona. Mówiłam o tym już ostatnio, ale ta książka jest prześmieszna. Co prawda uważam, że z jednej strony powinna być lekturą obowiązkową dla każdego licealisty, a z drugiej strony uważam, że ta lektura nie miałaby sensu, jeżeli nie wprowadzimy porządnej historii filozofii, szczególnie tej nowoczesnej, pomijając tam... Znaczy, tu są echa takiej bardzo klasycznej filozofii greckiej, jest Platon, jest Arystoteles, ale generalnie chodzi o to, że... O Jezu, to bardzo źle brzmi, jak się o tym mówi. Ale profesor Ma jest termitem. I świat termitów troszeczkę się różni od naszego, oczywiście. No, ale postanowili oni, tak jak my badamy termity, oni postanowili zbadać ludzi. I ta książka jest śmieszna na dwóch poziomach. Jeden jest bardzo zamierzony. Stefan Temerson bardzo często odwołuje się do współczesnych mu filozofów, współczesnych nazwisk. Pojawiają się wszyscy od Freuda po Russella, który zresztą napisał wstęp do tej cudownej książki i najwidoczniej nie ma za złe autorowi przytyczków w nos, które mu sprzedaje. Natomiast jest jeszcze też jeden niezamierzony znaczy na pewno niezamierzony z punktu widzenia autora punkt śmieszności dla tej książki. To znaczy ze względu na to, że termity badają człowieka, wszystko co związane z człowiekiem dostaje przedrostek homo. I w dobie naszego współczesnego dyskursu publicznego, kiedy mamy homo małżeństwa, homo adopcje, homo lobby, homo propagandę, te wszystkie homodomy, homo związki, i na przykład homoduchowość czy homoświadomość są dodatkowo niezamierzenie śmieszne. Także ja płaczę na tej książce, cały czas płaczę na tej książce ze śmiechu. I jest po prostu niesamowita. Przy czym domyślam się, że jeżeli ktoś na przykład nie będzie potrafił odszyfrować, do czego pije określone nazwisko w tej książce, a będzie miał problem. Ale mimo to myślę, że znajdzie takie fragmenty, które są naprawdę zabawne, szczególnie z samego wykładu profesora Ma, któremu rzeczy nagle wydają się pogmatwane i skomplikowane. Ale nie będzie to miało wpływu na dalszy tok jego wykładu.
Szaleństwo i metoda. 48 tekstów o teatrze. Tak naprawdę kupiłam tą książkę na prezent. Potem okazało się, że nie będę go mogła ofiarować i ta książka wylądowała prędzej czy później na mojej kupce wstydu. Także mój shame pile ma się dobrze. Autor tej książki, Lech Raczak, jest związany głównie z wielkopolskim teatrem. Teraz dużo się u nas mówi o Teatrze Ósmego Dnia, z którym między innymi Lech Raczak był związany. I co ciekawe, te 48 tekstów o teatrze, każdy z nich dość krótki, w związku z czym można sobie dawkować bardzo mocno tą książkę. Z jednej strony muszą być odbierane przez kogoś, kto tym teatrem jest zainteresowany, ale z drugiej strony pokazują bardzo dużą ewolucję autora, ponieważ ta książka zbiera jego teksty od końca lat 60. do czasów współczesnych. I autor, jak sam mówi, najlepiej by było tą książkę czytać od końca i przestać w momencie, kiedy się przestaje rozumieć, do czego on pije, do jakich realiów i jeżeli coś nam się wydaje takie nie halo niemalże. Ja mam taki problem, że nie posłuchałam wskazówki autora i zaczęłam od początku, ponieważ ja bardzo lubię widzieć rozwój sposobu myślenia autora, który tutaj jest bardzo jaskrawy i widać z każdym tekstem, jak on szlifuje styl, co się zmienia. W każdym dziesięcioleciu można odczuć taki już pewien opór materii, ponieważ Lech Raczak jest uważany generalnie rzecz biorąc nie tylko za wybitnego reżysera teatru alternatywnego, ale też kogoś, kto się bardzo stawiał. I w związku z tym te pierwsze teksty są takie trochę buńczuczne, a im dalej w las, jeszcze oczywiście nie skończyłam, im dalej w las, tym jakby ten sprzeciw wobec zastanej rzeczywistości jest bardziej wysmakowany, dojrzały, dorosły i jakby chce się aspirować do tego poziomu i to daje taką nadzieję, że no teraz mam te 20 parę lat, a jak będę miała te 40 parę lat, to będę się mogła tak fajnie wyrażać jak on. Co prawda warsztat pisarski, a warsztat mówiony zupełnie dwie różne rzeczy, ale naprawdę pozytywne wrażenie robi na mnie ta książka, tym bardziej, że ona jest dość starannie wydana i szybko się czyta. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś kompletnie nie ma nic wspólnego z teatrem, ja niewiele, ale jednak, no to nie jest książka dla niego. Ale być może jeżeli pracujecie nad warsztatem, to są fajne teksty przykładowe, żeby zobaczyć, jak warsztat ewoluuje i co się zmienia. Ostatnia książeczka to Uwagi ateisty o micie ukrzyżowania. Jestem przeszczęśliwa, dostałam tą malutką książeczkę na Dzień Dziecka. Tak, jak widzicie, mam spory problem, co o tym powiedzieć, ponieważ Helena Elsztajn, wow. I to jest dla mnie taki wzór kulturalnego analizowania światopoglądu, z którym się nie zgadzamy. I z jednej strony autorka mówi o tym, że jakby nie uciekniemy przed tym, że żyjemy jako spadkobiercy tradycji judeochrześcijańskiej, a w szczególności chrześcijańskiej, jak sama mówi, a z drugiej strony bardzo wnikliwie analizuje Biblię, słowa Jana Pawła II i nie boi się wskazać, gdzie ma wątpliwość, że historia przeplata się z mitem i co z tego wynika i które nieścisłości w gruncie rzeczy wpływają negatywnie na literalny na przykład odbiór Biblii. Ta książka jest bardzo chudziutka, ona ma niewiele więcej niż 100 stron, bodaj 120, ale czyta się ją z kolei bardzo powoli. Nie ze względu na to, że jest jakoś źle wydana, ona jest wydana bardzo poprawnie, acz skromnie. Jest to niski nakład, generalnie ciężko dostać tą książkę. Ale jest w niej coś takiego,
że pochylam się nad tym i czasami nawet wyciągam moją Biblię, która jest strasznie pozaznaczana, bo ja bardzo wnikliwie czytałam i Biblię, i Koran, i kilka innych świętych ksiąg. I sprawdzam, czy ona przypadkiem nie przeinaczyła kontekstu. Czy kontekst musiał być tak zły, jak ona to opisuje momentami, że to było tak nieścisłe, tego wcześniej nie zauważyłam. Kurczę, faktycznie. To nie jest jakieś wyciągnięte z kontekstu totalnie, tylko ten cytat się trzyma kupy razem z całą resztą. To jest dobre ćwiczenie umysłowe. To jest bardzo dobrze przeprowadzony logiczny wywód. I mam nadzieję, że kilka osób skusi się o odnalezienie tej pozycji. Jeżeli nie w księgarni, to przynajmniej w bibliotece. No dobrze. Dzisiaj wyszedł mi wyjątkowo długi odcinek, ponieważ wyjątkowo dużo czytam i nie chciałam coś o tym opowiedzieć. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. I że podobało Wam się troszeczkę zmieniona formuła tego vloga. Do zobaczenia.